Druga połowa XIX wieku to gwałtowny postęp naukowy i techniczny. Szczególnie głośno było o teorii ewolucji ogłoszonej w 1859 roku. Zakładała ona, że człowiek jako gatunek ewoluował w czasie i pochodzi od małpy człekokształtnej. Ta teoria oczywiście spotkała się z gwałtowną krytyką ze strony konserwatywnej części naukowców oraz Kościoła, gdyż była sprzeczna z nauką Biblii. Oprócz teorii ewolucji na uwagę zasługuje dokonany przez Ludwika Pastera w 1863 roku wynalazek pasteryzacji, czyli metody umożliwiającej przechowywanie żywności dzięki zastosowaniu wysokiej temperatury, a także wynalezienie przez niego szczepionek przeciw wściekliźnie i cholerze. Również warto zwrócić uwagę na opracowanie przez Dymitra Mendelejewa w 1869 roku tablicy okresowej pierwiastków, wynalezienie w 1895 roku przez Wilhelma Röntgena promieniowania X umożliwiającego wykonywanie zdjęć wnętrza organizmu, a w końcu odkrycie w 1898 roku promieniotwórczych pierwiastków polon i rad przez Marię Skłodowską-Curie oraz Piotra Curie. Dużą rolę w poprawie stanu zdrowia ówczesnego społeczeństwa miało zwrócenie większej uwagi na higienę, dzięki czemu popularniejsze stało się mycie oraz sprzątanie. Do miast zaczęła wracać niewidziana często od czasów rzymskich kanalizacja czy wodociągi. W bogatszych domach zaczęły się pojawiać łazienki. Dynamiczne zmiany następowały w dziedzinie transportu. Pierwszym przełomem było zastosowanie maszyny parowej do napędu statków i okrętów. Kolejnym opracowanie pierwszego silnika spalinowego, czego dokonali niezależnie od siebie Karl Benz oraz Gottlieb Daimler. Doprowadziło to do opracowania w 1885 roku przez Karla Benza pierwszego trzykołowego pojazdu napędzanego silnikiem spalinowym. W kolejnych latach doszło do opracowania przez Rudolfa Diesla silnika wysokoprężnego. Pojawiające się nowe środki napędu oraz rozrost miast doprowadziły do pojawienia się komunikacji publicznej. Istniejące tramwaje konne zaczęły być wypierane przez tramwaje elektryczne. W latach 60. XIX wieku zbudowano w Londynie pierwszą linię metra, a od końca XIX wieku na ulicach miast pojawiły się pierwsze autobusy. Jednak prawdziwego przełomu dokonano w zakresie opanowania przestrzeni powietrznej. Pierwsze balony zaczęły wznosić się w powietrze pod koniec XVIII wieku, jednak w 1900 roku Ferdynand Zeppelin wykonał pierwszy lot sterowcem, którego konstrukcja była szkieletowa. W 1903 roku w powietrze do dziewiczego lotu wzniósł się pierwszy samolot opracowany przez braci Orwilla i Wilbera Wrightów. Dużym zmianom w połowie XIX wieku uległa sztuka. Zmiany szły w kierunku odrzucenia realizmu i klasycznych reguł malarskich, a skoncentrowania się na formie i odczuciach wywoływanych przez dzieło. Było to spowodowane upowszechnieniem się fotografii, która dokumentowała różne aspekty życia w sposób niezwykle realistyczny, stąd malarstwo mogło ruszać w formy bardziej abstrakcyjne. Kolejno pojawiały się nurty artystyczne takie jak impresjonizm, symbolizm, secesja, kubizm, futuryzm i ekspresjonizm. Fotografia z biegiem czasu również zaczęła pretendować do roli jednej ze sztuk. W literaturze zaczął dominować pozytywizm, który koncentrował się na ukazaniu naukowej prawdy o świecie. Rozwinął się nurt realizmu, starający się jak najdokładniej odzwierciedlić detale życia codziennego, oraz naturalizm, który do realizmu dodał koncentrację na losie i życiu najuboższych. Najwybitniejszymi twórcami tego okresu był Emile Zola oraz Charles Dickens. W muzyce przez większość wieku dominował romantyzm, próbujący jak najwierniej oddać emocje i uczucia. Do najwybitniejszych twórców należeli Fryderyk Chopin, Franciszek Schubert, Franciszek Liszt czy Niccolò Paganini. Jednak pod koniec XIX wieku, równolegle z prądem malarskim, pojawił się impresjonizm. Próbował on skoncentrować się na barwie i różnorodności dźwięków, mniejszą wagę przywiązując do melodii. Najsławniejszym muzycznym impresjonistą był Claude Debussy. Pojawienie się nowych osiągnięć w dziedzinie komunikacji, radio i przemysłowe techniki druku, które wkrótce stały się przystępne cenowo, a więc dostępne dla szerszych mas społecznych, spowodowało, że z osiągnięć kultury zaczyna korzystać coraz większa liczba osób. Powiększenie się kręgu odbiorców o szerokie rzesze słabo wykształconych robotników musiało doprowadzić do uproszczenia przekazywanych treści. W ten sposób powstała kultura masowa.
Do jej szybkiego upowszechnienia się przyczyniło się przede wszystkim kino. W 1895 roku bracia August i Louis Lumière zorganizowali pierwszy publiczny pokaz filmowy, na którym zaprezentowano produkcję pod tytułem Wyjście robotników z fabryki. To był przełom. Kino zaczęło się błyskawicznie rozwijać, a szczególną popularnością cieszyło się wśród warstw niższych. Pierwsze filmy pozbawione były dźwięku. Zapewniali go grający na żywo muzycy.